Wiemy już, że ciało będzie poruszać się ze stałą prędkością. Stałą prędkością może być zerową, może spoczywać również. Tak długo, jak długo nie działa na nie żadna niezrównoważona siła. Jak zadziała niezrównoważona siła, to wtedy stan tego ciała, jego ruch się zmieni. Albo kierunek jego ruchu, albo szybkość ruchu, albo jedno i drugie. A teraz pytanie jest takie, jak ilościowo się na prędkość ciała zmieni? I na to pytanie odpowiada nam druga zasada dynamiki Newtona. Co ona mówi? Otóż ona mówi tak, że wypadkowa siła działająca na ciało jest równa masie tego ciała pomnożonej razy przyspieszenie. I siła i przyspieszenie są wielkościami wektorowymi. To prawo ma charakter właśnie wektorowy. I teraz o co chodzi? No powiedzmy, że mamy cegłę, na przykład cegłę. O, i teraz powiedzmy, że na tą cegłę zadziałała siła zwrócona w ten sposób. Tak, cegła ma masę jakąś M. W każdym razie ta siła F to jest już wypadkowa siła będąca sumą wszelkich różnych sił działających, czy to na przykład sił grawitacyjnych działających ze strony różnych otaczających naszą cegłę ciał, czy wszelkich innych sił, jakie mogą jeszcze się pojawić. I teraz druga zasada dynamiki mówi, że konsekwencją działania tej siły będzie to, że w tym samym kierunku, co działa siła, nasza cegła będzie przyspieszać, a wartość tego przyspieszenia jest określona w ten sposób przez to równanie, że współczynnikiem proporcjonalności między siłą i przyspieszeniem jest masa ciała. Tutaj jest ważne, żeby nie mylić pojęcia masy z pojęciem ciężaru, będzie o tym osobny film. W każdym razie masa liczona w kilogramach to jest po prostu miara ilości materii. Natomiast ciężar mówi nam, z jaką siłą ciało jest ściągane w dół przez grawitację. I ta siła będzie inna na Ziemi, inna na Księżycu, inna jeszcze gdzieś na Jowiszu na przykład. Natomiast masa jako miara ilości materii jest wszędzie, zawsze i wszędzie taka sama. A teraz zobaczmy sobie najprostsze możliwe przykłady, jak ta zasada działa w praktyce, tak? Powiedzmy sobie jeszcze o jednostce siły. Jest to 1 Newton. Nie powinno nas dziwić, czy w takiej spolszczonej pisowni. Można pisać również tak, kiedy mówimy o jednostce. Ile to jest? To jest 1 kilogram razy metr na sekundę kwadrat. Tak, no po prostu tak jakbyśmy do tego wzoru wstawili tutaj 1 kilogram, tutaj 1 metr na sekundę kwadrat, nam wyjdzie 1 newton. Tak, jak można to interpretować? No jest to taka siła, która jest potrzebna, żeby ciału o masie 1 kg nadać przyspieszenie 1 metra na sekundę kwadrat. Dobrze? A teraz zobaczmy sobie przykład. Umówmy się, że chociaż siła i przyspieszenie są wielkościami wektorowymi, to wszystko w naszym przykładzie będzie i siła i przyspieszenie będą wzdłuż jednej prostej, to sobie umówmy, że zwrot naszego wektora będzie określony przez po prostu znak wartości, czyli powiedzmy, że siła to jest 10 newtonów, bez określenia kierunku, ale to, że jest to tutaj przy tej sile mamy znak dodatni, to oznacza, że siła jest skierowana powiedzmy w prawo. Tak się umówmy. Dobrze, niech siła będzie równa 10 newtonom, masa niech to będą 2 kg i teraz chcielibyśmy znać przyspieszenie. Wszystko może być wzdłuż jednej prostej, więc jeśli przyspieszenie nam wyjdzie dodatnie, to znaczy, że też jest w prawo, jeśli wyjdzie ujemne, to znaczy, że jest w lewo, ale zobaczmy, ile to jest. Więc wiemy tak, że z naszego wzoru, że 10 newtonów, czyli siła, to jest masa równa 2 kg pomnożona razy to nieznane przyspieszenie, tak? Możemy podzielić obie strony przez 2 kg, ponieważ newton to jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat, to tutaj mamy 10 kg razy metr na sekundę kwadrat podzielone przez 2 kg, to się równa, może napiszmy sobie po tej stronie, to przyspieszenie to się równa temu. Tak, tutaj kilogramy z kilogramami się skracają, jednostka zostaje nam metr na sekundę kwadrat, a 10 przez 2 to jest 5, wobec tego to się równa 5 metrom na sekundę kwadrat. Takie wychodzi przyspieszenie. Dobrze, to był taki jeden bardzo podstawowy przykład, ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, że teraz na dokładnie to samo ciało zadziała jakaś druga siła, dwa razy większa, równa dwa razy tej starej sile F, czyli 20 newtonów, a poza tym wszystko inne jest takie samo, tak? No to możemy ponownie podstawić to tak samo tutaj do wzoru. Mamy, tu już będę pisać jednym kolorem, żeby już nie zmieniać tych kolorów. 20 newtonów, to się równa 2 kg razy to nieznane kolejne przyspieszenie jakieś tam tutaj z indeksikiem 2, że to jest nowe. No i ponownie 20 przez 2 to jest 10. Dzielimy obie strony przez 2 kg, czyli tutaj mamy 10 newtonów przez kilogramy, czyli to się równa 10 metrów na sekundę kwadrat. To pamiętamy już stąd, prawda? No i to się równa temu nowemu
przyspieszeniu. Widzimy, że siła jest dwa razy większa, a przyspieszenie jest, tu było 5, a tu było 10, też dwa razy większe. Tak? Czyli wzrosła siła, dwa razy większa działa na to samo ciało i wtedy przyspieszenie jest dwa razy większe. Taki bardzo prosta, w zasadzie oczywista, na oko widziana konsekwencja tego, jak to prawo wygląda. Tutaj wzrosło dwa razy, to i tutaj przyspieszenie wzrosło dwa razy, a masa pozostała taka sama. Działamy na to samo siłę, na to samo ciało dwa razy większą siłą, tak? A jeżeli, wyobraźmy sobie, że działamy starą siłą, tą, która była, i tutaj jako trzeci jeszcze taki podpunkt, siła ta, która była, równa 10 newtonów, za to robimy dwa razy większą masę. Masa druga, niech to będą 4 kg. I znowu pytamy się o przyspieszenie. No to co się dzieje? Dobrze, to weźmy już znowu jeden kolor. Tak, 10 newtonów, to się równają te 4 kg razy to przyspieszenie. To niech to będzie 3, bo podpunkt trzeci i przyspieszenie trzecie. No i co to będzie? Newtony przez kilogramy, czyli metry na sekundę kwadrat. To jest 10 przez 4, to jest 2,5. 2,5 metra na sekundę kwadrat. To jest nasze nowe przyspieszenie. I co to jest? To jest dwa razy mniej niż tutaj. To jest jedna druga tego przyspieszenia, tak? To jest, to było dwa razy ta stara masa, a to jest, czyli widzimy tak, masa wzrosła dwukrotnie, a przyspieszenie zmalało dwukrotnie. I na większą masę działamy tą samą siłą. Im większa jest masa, tym trudniej takie ciało rozpędzić. Działamy tą samą siłą i dostajemy mniejsze przyspieszenie. Gdybyśmy chcieli uzyskać to samo przyspieszenie, co tutaj, na takie cięższe ciało, to byśmy musieli zadziałać odpowiednio większą siłą.